nazywam się Harywu. Jestem człowiekiem, który ocalał z Laogai, chińskich obozów pracy. Jestem świadkiem chińskiego koszmaru. Świat zna moje nazwisko, może moją twarz, ale to nieważne. Moje nazwisko liczy się tylko dlatego, że za nim kryją się twarze miliona anonimowych ludzi. Nieważne, że mówi to Harywu. Ważne, że ktoś ocala. By mówić. Wszystko, co robi władza, jest dobre i należy to zaakceptować. To są wyobrażenia autorytarne i taka jest też nasza tradycja państwowa. Dla Chińczyków władza i system nie pochodzą od Boga. Naszym emblematem jest smok. Za znakiem smoka kryje się absolutna władza cesarza, dynastii, dygnitarza, któremu należy się ślepe posłuszeństwo. Komunizm czerpie z tej tradycji, choć jego ideologia jest produktem Zachodu. Ale Chińczycy nie buntowali się przeciwko komunizmowi nie tylko z tych powodów, lecz także ze strachu. Karą za wystąpienie przeciwko cesarzowi była śmierć nie tylko buntownika. Zagłada spadała na całą jego rodzinę. To samo zdarzało się w epoce Mao. Bezwzględne represje polityczne są częścią naszej tradycji. Strach towarzyszył nam od wieków.